ten hotel nabiera wartości. Proszę o następną projekcję. Nie pij, ojcze. Dlaczego? Jakim prawem chcesz mi czegoś zabraniać? Prawem synostwa chcesz powiedzieć. Ale przecież tyś mi już sam wymówił to prawo. Co to znaczy, że ci wymówiłem? Czy według ciebie miłość synostwa to oznacza miłość do tych rzeczy, które ty kochasz? Do tego ogrodu, do tej rudery, do tych zacieków łazienki? Bez tego wszystkiego nie można was kochać. Nie można. W takim razie jestem wyrodnym synem. Wydaje ci się, że nim jesteś. Chciałbyś nim być, ale przeceniasz siebie. Wiem, że i tak w końcu do nas wrócisz. Skąd wiesz? A dlaczego wróżysz mi przed rano? To małoduszne. Wiem, bo sam kiedyś chciałem wyrwać się stąd. Chciałem kiedyś rzucić ten dom, to środowisko. A ty jesteś do mnie podobny. Przesądasz sprawę. Mówisz, że jestem do ciebie podobny. No a może warto by się zapytać, czy chcę być podobny? A wiesz przecież, że nie chcę. Każdy człowiek ma swoją miarę. Nie przeskoczysz samego siebie. Nie, Wit, ty w ogóle przeceniasz siłę woli ludzkiej. Przeceniasz siłę jednostki. Ja nie wiem, po co was uczą marksizm na studiach. Mówisz o człowieku wyizolowanym, o charakterze, o sile woli. A zapominasz o całym uwarunkowaniu społecznym, klasowym, biologicznym, historycznym i tak dalej, i tak dalej. No właśnie. Właśnie ja zmieniłem swoje uwarunkowania. No. Historia je zmieniła. Sam byś tego nie zrobił. Nie zapominaj, że przez cały czas byłeś w jakiś sposób uprzywilejowany. Jako dziecko uczyłeś się angielskiego, potem miałeś jeszcze parę lat guwernantkę. Czy możesz się porównać z przeciętnym chłopskim synem? Tak. Tylko zapominasz, że na studiach żyłem ze stypendium i dożywiałem się z paczek, jakie dostawały chłopskie dzieci, na przykład mamy. A nie byłem przyzwyczajony tak jak on, żeby wstawać o 5 rano, palić w piecu i kartoflankę 6 razy w tygodniu jeść. Nie zdobyłbyś się na to, gdybyśmy mieli fabrykę. Wiesz, ja rozumiem, dlaczego ty teraz tak musisz mówić, ale mam nad tobą poważną krzywdę. Jaką? Po prostu nie zależy na tym, żeby cię teraz przekonać. Jesteś strasznym egoistą, Wit. Chcesz tylko siebie ratować, a poza tym nic cię nie obchodzi. Ale nie wiesz, że kręcisz bicz na własną skórę. Nie można żyć bez korzeni. Daj spokój, znałem wielu takich, którzy doskonale sobie dają radę. Nie oglądając się za siebie, żyją, pchną się do góry. Do góry? A do czego ty się możesz pchnąć? A jesteś inżynierem, może nawet zdolnym, jeżeli twój kolega nie kłamie. No i co dalej? No może kiedyś zostaniesz dyrektorem. A wiesz, jak ja traktowałem dyrektorów? No i nie udawaj, Wit, że ci chodzi o sukcesy zawodowe, o pracę. To nieprawda. Ty żyjesz tylko negacją. Żyjesz tym, żeby mnie coś udowodnić. Żyjesz na przekór mnie, Beli, ciotce, na przekór temu domowi. I dlatego, kiedy nas zabraknie, poczujesz wielką pustkę. Każdy z nas, rodziców, wie, jakie to ważne rozmowy. Kogo zapraszamy na scenę? Pana Daniela Olbrechskiego. Proszę. Brawo. Profesor Kołakowski mawiał był, że jeśli ma coś powiedzieć na temat, który jest mu dobrze znany, i ma na to czas, godzinę mniej więcej, to nie musi się do tego przygotowywać.
Problem zaczyna się, gdy trzeba coś powiedzieć na temat kogoś, kogo się zna prawie od dziecka, bo taka jest prawda, przyjaźnił się Krzysztof i chodził na fizykę z moim bratem, nieżyjącym już od jakiegoś czasu, i tak go poznałem, będąc jeszcze dzieckiem. To problem polega na tym, żeby to umieć powiedzieć zwięźle. Więc wydaje mi się, jakbym tak miał syntetyzować to, na czym polega siła, wielkość, nie bójmy się właśnie wielkich słów Krzysztofa, co wniósł do kina światowego, co go odróżnia od innych wielkich również twórców. On udowodnił rzecz niezwykle trudną do udowodnienia w sztuce, że inteligencja może być fotogeniczna. To jest, Krzysiu, strasznie trudne. Miałem cały czas takie kompleksy, występując kilkakrotnie, bo jeszcze w krótkich filmach telewizyjnych, które wspominam zupełnie wspaniale. Zaliczenie to było pierwsze nasze spotkanie, gdzie partnerowałem profesorowi Bardiniemu oraz tutaj ojca mojego grał po raz pierwszy pan Kreczmar Jan, mój przez rok opiekun roku, bo tylko rok studiowałem w szkole teatralnej, i zagrał również ojca w etiudzie takiej krótkiej filmowej, bardzo przejmującej. Miałem cały czas to poczucie, że bohaterowie filmów Krzysztofa mają stopnie naukowe, że właściwie nawet woźny w filmach Krzysztofa, jeśli taki by był, na pewno miał dyplom magistra co najmniej. A ja żadnych szkół nie kończyłem, żadnego dyplomu nie miałem, i to poczucie takiej jakiejś winy towarzyszyło mi, że się przemycałem tak troszkę nielegalnie, grając tych różnych inteligentów, naukowców u Krzysia. Otóż, Krzysiu, już nie mam tych kompleksów. Kilka lat temu, być może właśnie z tego powodu, przekornie napisałem pracę magisterską i obroniłem ją ze stopniem celującym Warszawskiej Akademii Teatralnej. Oto proszę. Mam tutaj ciemne bardzo włosy, no bo to pamiątka, w tym czasie grałem marszałka Józefa Piłsudskiego. To by było właśnie te wspomnienia, a ponieważ widzę, że nieźle mi idzie w opowiadaniu anegdot, w związku z tym opowiem pewną historyjkę, którą trochę znasz, ale może nie tak od podszewki. Otóż leciałem któregoś tam roku z Warszawy do Paryża, gdzie wtedy głównie mieszkałem w latach 80., ale już ryzykowałem od czasu Gorbaczowa dojścia do władzy. Już wracałem do kraju z gwarancją, że paszport nie będzie mi odebrany na granicy i mogę wrócić potem do dalszych zajęć. I raz towarzyszyłem w tej podróży twojej mamie. Samolot, lot, pięknie, wsiedliśmy razem. Ja tam, zdaje się, zamówiłem jakiś mały koniaczek, a pani Zanussi miała tik podobny do tiku, którym obdarzyłeś profesora Kreczmara w życiu rodzinnym. Mianowicie takim, tutaj w tej scenie pan Kreczmar tego nie grał, ale miał taki, o, więc, który ja potem na końcu, chcąc strasznie się od ojca odciąć, przejmuję wid w tym filmie na końcu, że nie da rady uciec od genów. I pani Zanussi powiedziała do stewardesy, która grzecznie zapytała, co się pani napije, powiedziała: sok. Za chwilę stewardesa z czarującym uśmiechem podała szklankę, gdzie po zapachu poczułem, że pół na pół było to whisky.
Spokojnie pani Zanussi to wypiła, nie dając po sobie niczego poznać. Stewardesa raz się jeszcze zapytała, czy coś pani jeszcze, powiedziała to samo. Wrócili, ponieważ starałem się jakby nadążyć za mamą mego przyjaciela i mistrza, więc w dosyć wesołym nastroju wylądowaliśmy na Orli, gdzie Krzysztof, witając nas, powiedział do mnie: Danielu, cóżeś uczynił z moją rodzoną matką? Ale to nie ja, to Polskie Linie Lotnicze. Życzę ci, Krzysiu, i sobie też wszystkiego najlepszego. I tobie, Elżuniu, kochana, która świetnie rozumiesz tego moje rozterki tego typu. I z nadzieją, że o magistrze nie zapomnisz w dalszych swoich planach. Dziękujemy bardzo. Pan Daniel Olbryski już dwa razy był na naszej scenie przedtem, teraz trzeci, bardzo sobie to cenimy. Raz w wspaniałym występie razem z profesorem Jakowiczem prezentował poezję polską i rosyjską, a raz w obecności na scenie, na tych miejscach, prezydenta Wałęsy i jego żony. Proszę Państwa, żeby zmienić trochę nastrój, prosimy maestro Zbigniewa Graca i orkiestrę Romantika.